Cześć, witajcie. To drugi odcinek. Chciałbym wam przedstawić osobę, która będzie mi pomagała w tych let's playach. Może raz być ta osoba, raz może jej nie być, także wiecie. To jest La Wojtek. Cześć, cześć Wojtek. Przywitaj cześć, się. Witam. Dobra, tu, ja tu wychodzę już z tego. O, jesteś tutaj. Cześć, jestem, czekam na ciebie. Właśnie widzę, o tutaj jesteś. Dobra, no to... co miałem pokazać w tym odcinku? No to tych NPC, w których możemy kupić potrzebne rzeczy. No od czego możemy zacząć, Wojtek? Ja proponuję zaopatrzyć się w dobrą broń i w jakieś jedzenie, które możemy kupić u Evenergy. Znaczy to ja na bo już wcześniej w misjach dostałem te jedzenia i nie jedzenia, tylko chcę pokazać jeszcze dokładnie co można tam kupić. Dobry pomysł. No tutaj mamy, widzicie misję, umimy mentor, ale możemy zaraz wrócić. Tylko wam pokażę. Pójdźmy może najpierw do Teomana. O tak, idziemy na wprost. Czekaj, może jeżeli chcesz, to przyspieszę trochę twoją podróż. O, dzięki. No i co można u Teomana Topa kupić? Albo co zrobić? No, sklep. Tak. Otwieramy sklep. Tu można kupić, no, miecze, łuki, kusze, różdżki, miotacze dla magów. Tutaj w tym okienku wyposażenie, no to widzicie zbroje. No tutaj strzały, narzędzie do materiałów, budki, ulepszanie, no tutaj ulepszamy. To chyba nie musimy mówić, że ulepszanie no, tak, jest bardzo ważne. No i wyposażenie i przydatne. Tutaj musimy posadzić jakiś miecz, już mamy różdżkę. I mamy miecz ich partnera. A tutaj mamy zakłady. Tutaj bardzo tego nie lubię. Tych zakładów. No tych hazard. I tutaj możemy podwiększyć unikalność przedmiotu. No ale dla mnie to często pali tutaj. I przydadzą się zwoje. Żeby uniknąć tego niefartu. To są akurat amulety. Tak, no to amulet. Przepraszam. Amulet. No i co? Aha, jeszcze tutaj. Ewa Energy. Tu mamy jedzenie, przywróci nam tak. Życie i manę. Tu jedzenie, tutaj dzięki temu przedmiotowi to możemy zwierzaczka wypuścić. Tutaj jest trener, tu karma dla zwierząt. I tutaj jedzonka takie. Jeżeli mamy odpowiednie składniki, możemy tutaj wytworzyć tak. Inne jedzenie. Idziemy do tego Malcolma. No tutaj jest już trochę rzeczy. Tutaj jest wieczny teleport na LOD, żeby od razu się teleportować tam, pod bramę. Tutaj mamy powrót do domu, powrót na ostatnie miejsce, w którym byliśmy. Uszlachetniacze. Tak, uszlachetniacze. Uszlachetniacze, no to mamy takie kamienie gilion i jak uszlachetniamy tym, to mogą nam wypaść celony, takie kamyczki potrzebne. Do ulepszania. Na razie na przykład... po prostu nazwijmy to cennymi, przydatnymi rzeszami. No dokładnie. Tutaj kombinacja, tutaj możemy reski sobie robić. No na przykład, no tutaj nie mam jakichś rękawiczek drugich, żeby to pokazać, no ale myślę, że później pokażę to w późniejszych filmikach. Tu alchemia, tutaj robimy sobie potki, a tutaj ulepszamy karty. Tutaj trzeba złoto, pióra anioła i duszę. I oczywiście kartę swoją tutaj kładziemy. No i Soraya. Soraya. No tutaj mamy naszyjniki, pierścienie, bransoletki. No tutaj sobie ulepszamy. Tu jest celą taki kamyczek. I dodaję tam na przykład 200 PZ-a albo regenerację PZ. Bardzo to się to przydaje. No to chyba to wszystko tutaj NPC pokazałem. No jeszcze u Kalwina to robimy tylko chyba skille. Aż, to bardzo przydatna rzecz.
skille. No bo później mamy w drugim akcie też takiego podobnego gościa. No trochę tutaj za dużo osób. Idziemy do Mimi. I co ona chce? Zadanie zakończone. Otrzymałeś ubranie dobrego poszukiwacza przygód. Bla 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 bla. No i poziom został podwyższony. I znowu z Mimi. Ach. No co sobie poczytacie, bo nie będę tutaj czytał wszystkiego. Idziemy do Sama. I w kolejnym odcinku będę kontynuował tutaj. Tutaj Sam? Aha. Przepraszam, pomyliłem się, że to jest zamknięta czasoprzestrzeń. No to musimy iść do piątej czasoprzestrzeni. No to w kolejnym odcinku widzimy się przy piątej czasoprzestrzeni. Cześć! No, Wojtek. Cześć, tak. No to do zobaczenia cześć. W następnym odcinku. No dobrze.